Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, skąd bierze się prąd w food trucku? A może gdzie idą ścieki? Albo też jak długo trwa zrobienie food trucka od A do Z? Tak, od zera do końca. Dzisiaj poszukam odpowiedzi w firmie BCC. Zapraszam do oglądania. Moim waszym gościem jest Kacper Przywecki. Witam Kacper, cześć. Witam ciebie. Więc tak jak wspomniałem, mówimy o food truckach, mówiłem jak buduje się food trucki i tak dalej. W końcu mam okazję porozmawiać z prawdziwym fachowcem w temacie. Więc zacznijmy od samego początku, tego co jest najważniejsze. Od pojazdu. Co jest ważne, jaki pojazd wybrać? Większość klientów stara się mimo wszystko wybrać samochód, który będzie do 3,5 tony. Wiadomo, że jest to samochód, który jakby ułatwi nam przemieszczanie się, ułatwi nam dotarcie do wszystkich, nie wiem, food truckowych festiwali, które często gdzieś tam są w centrum miasta i tak dalej. Nie wszyscy klienci chcą jakby sobie pozwolić na to, żeby to był wielki samochód, tak? Czyli na przykład do 6,5 albo do 12 ton i tak dalej. Jeżeli mamy samochód do 3,5 tony, to jesteśmy niestety ograniczeni. Jesteśmy ograniczeni tym, co chcemy jakby zapakować do środka, sprzęt i tak dalej, ale tak naprawdę zależy nam mniej na silniku, no bo te samochody nie jeżdżą na trasach międzynarodowych, tylko tak naprawdę na nisko zawieszonej wersji nadwoziowej, żeby jakby mieć jak najlepszy kontakt z klientem, który jest tak, po prostu troszeczkę niżej, nie? Także to jest najważniejsze. Patrzeć w dół na gościa. Tak jest. I wbrew pozorom, im lżejsze auto bazowe, tym lepsze, bo więcej... Bo można wsadzić do środka, rozumiem. Powiedz mi, czy baza pod food trucka różni się czymś od typowego dostawczaka? Zwykły dostawczak to przeważnie jest taki blaszany furgon, który po prostu jak będziemy starali się go zaadaptować pod food trucka, spotkamy same przeszkody typu wysokość, szerokość, nie każdy sprzęt włożymy i tak dalej. Także ten się nie nadaje. Później mamy te klasyczne ramy, podwozia, widelce, jak to zwać, tak to zwać, na których najczęściej są budowane wszelkiego typu zabudowy do transportu, czyli plan deka, jedziemy na trasę międzynarodową, to te auta też się nie nadają, bo z kolei one są wysokie. Musimy szukać czegoś, co się nazywa platforma do zabudowy. Wtedy mamy właśnie tą wersję najniżej zawieszoną i ona się nadaje idealnie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, baza polega na tym, że praktycznie oprócz kabiny kierowcy tył jest pusty i ta zabudowa tworzona jest praktycznie od zera. Tak jest. Kabina podłogą i to wszystko. Czy można się do was również zwrócić z starszym samochodem? Są klienci oczywiście, którzy myślą o czymś, co jest na przykład już leciwe, tak, nie chcę powiedzieć staromodne, nie? Vintage. Tak, dokładnie jest to troszeczkę w modzie, ale jak najbardziej jest taka szansa. Jak widzisz, że wjeżdża jakiś gruchot, mówisz, że nie, to nie, czy jednak nie, referujemy? Nie, staramy odmawiamy się, chociaż wiadomo, że my osobiście jakby nie zajmujemy się tymi sprawami takimi mechanicznymi, że tak powiem, ale współpracujemy z zakładem tutaj również w Nowej Soli, który pomaga nam w takich rzeczach i jak najbardziej jakby nie poddajemy się. Może to być coś, co jakby no ledwo się trzyma, ale klientowi na tym zależy i wchodzimy w to. Tylko trzeba pamiętać o jednym, że wbrew pozorom to wcale nie musi być tańsze rozwiązanie. Starsza buda czasami wymaga więcej pracy. Mamy klientów, którzy na przykład jakby są amatorami czegoś takiego i oni sami jakby grzebią sobie w tych sprawach blacharsko-mechanicznych i już nie jednego klienta takiego mieliśmy, którzy sami doprowadzili bazę do stanu takiej, bym powiedział, używalności. Tak. A my zajęliśmy się tą częścią gastronomiczną. Pomówmy troszkę o brandingu, ponieważ tym też się zajmujecie i z tego, co się dowiedziałem, robicie również logo i projekt całego brandingu. Tak jest. Zajmujemy się tym, jeżeli klient, załóżmy, tworzy swoją jakby działalność, tworzy swoją markę, to jesteśmy w stanie mu pomóc przy tworzeniu, począwszy od kolorystyki, po wybranie, nie wiem, logo firmy na przykład, zrobienie to tego w formie, nie wiem, neonu, oklejenia, ulotek. Tak naprawdę możemy zrobić wszystko. Siadamy i na podstawie tego, co klient będzie sprzedawał w tym food trucku, będzie jakby, no bazą będzie jakiś tam produkt, od tego wychodzimy i staramy się zrobić branding. Czyli generalnie można do was przyjść z własnym projektem? Oczywiście.
I oczywiście można to zlecić Wam i od początku do końca wszystko jest robione. Tak jest. Oklejanie czy malowanie? Zależy od budżetu i od tego, na jak długi czas chcemy zainwestować. Jeżeli myślimy na przykład o zmianie brandingu czy też oklejania co rok, powiedzmy sobie, no to wtedy będę sugerował oklejenie. Będzie to tańsze rozwiązanie, na raz, wiadomo, ale załóżmy, no daje nam to tą wolność i możliwość zmiany. Malowanie jest trwalsze, droższe i na dłuższy czas. Jeżeli jesteśmy pewni swojej marki, nie będziemy nic zmieniać i chcemy na przykład, nie wiem, na 3 lata zainwestować sobie, polecam malowanie. Przy oklejeniu zawsze jest możliwość na przykład dostosowania danej oprawy graficznej do danego eventu, czyli można danego winyla tak. wrzucić i potem go zdjąć. Dokładnie. Bez żadnej utraty na jakości. Tak jest, można coś nawet dokleić też i później ściągnąć, nie? No to w takim razie powiedz mi, najbardziej odjechany, skomplikowany projekt, jaki robiliście? To nie był samochód, ale to była przyczepa w kształcie ziemniaka. Okej. Okay. Klient oczywiście bazował na sprzedaży frytek ze świeżych ziemniaków, nie oczywiście mrożonych. No i to było jego podstawowe życzenie. Przyczepa ma być w formie ziemniaka. Jak ją postawię, to mam po prostu klient ma gdzieś ziemniaka. Też od kilku naszych widzów usłyszałem, że biznes futrakowy powolutku się kończy, że rynek jest przesycony, że już coraz trudniej wściubić się w ten rynek. Co o tym sądzisz? Zgadzam się, że rynek się tym przesyca, bo tak naprawdę żyjemy w takich czasach, że jakby wszyscy się rzucili na ten taki właśnie niby łatwy biznes, ale to pewno wiesz sam najlepiej, że to nie jest łatwy kawałek. Tylko pozornie, tak. Dokładnie. I teraz tak, ludzie, którzy kiedyś się gdzieś tam rzucali, ale produktowo się nie wstrzelili, bo na przykład stwierdzili, że można sprzedać wszystko i nic, no to niestety nie przeżyją tego boomu. Mówię, nie przeżyją w sensie działalności oczywiście. A ludzie, którzy doskonale wiedzą, czego chcą i tak naprawdę mają dobry produkt, to tak naprawdę przeżyją, bo marka się jakby, no i produkt się obroni. I teraz wracając do Twojego pytania, coraz mniej klientów jest takich jakby postrzelonych, którzy zaczynają działalność i nie wiedzą za bardzo, w którym kierunku pójść, a coraz więcej klientów doskonale wiedzą, czego chcą, jak ma być samochód wyposażony, w jaki sprzęt i tych realizacji mamy coraz więcej. Jeżeli ten klient jest już bardziej świadomy, bardziej wymagający, rozumiem, że za tym idzie również bardziej skomplikowana konstrukcja, bardziej, no nie wiem, może dojrzały projekt, tak? Dojrzały projekt, bardziej dojrzały sprzęt, który montujemy gastronomiczny w środku. Z tego względu, że tak naprawdę klient już na przykład, często to są klienci, którzy zaczynali od czegoś i ten produkt jakby powstawał i teraz doskonale wiedzą, co sprzedają, co robią, co oferują swoim klientom, no i co za tym idzie, co chcą mieć w środku jako wyposażenie food truck. Czy można również przyjść ze swoim sprzętem, który wy wstawicie i będzie na miarę? Tak, branża gastronomiczna nawet tym się charakteryzuje, że ci klienci właśnie doskonale wiedzą, czego chcą, tak jak wspomniałem, i często wygląda to tak, że klient przychodzi ze swoim jakby sprzętem, który my mu pomagamy zaaranżować, zamontować w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu, żeby auto było odpowiednio wywożone na przykład. A czy można zamówić zabudowę czystą do własnej, że tak powiem, kompozycji później? Można, choć ja będę zawsze i stoję na takiej pozycji, że odradzam klientowi jakby zakupienie samemu zabudowy i później robieniu, montowaniu sprzętu w samotności, czy tam z kolegą i tak dalej. Wiadomo, że często myślimy o budżecie, o pieniążkach, jakie to można zaoszczędzić, załóżmy, ale możemy tak naprawdę później stracić, bo sprzęt to jest mobilny punkt gastronomiczny, czyli musi być w odpowiedni sposób zamocowany, w odpowiednim miejscu zamocowany i tak naprawdę bierzemy troszkę za to odpowiedzialność. Rozumiem. Czyli generalnie można, ale odradzamy, tak? Tak. Ja też jestem zawsze zwolennikiem kompleksowych usług, tak żeby ktoś się za to zabrał i wiedział od A do Z, co to pięć, bo to zawsze przynosi lepsze rezultaty. A powiedz mi, czy jest coś, tak dla naszych właśnie widzów, czego powinno się absolutnie unikać, czego trzeba odradzać gościom i co ty odradzasz zawsze, wybijasz ludziom z głowy, co wiesz, że na pewno się nie spełni, a często jest wymagane? Nie możemy zakładać, że wszystko zmieścimy do danego food trucka. No nie ma takiej opcji. No pomieszczenie jest ograniczone. Tak, jesteśmy, chyba że tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy wcześniej, że nie jesteśmy ograniczeni tym tonażem, czyli tym autem do 3,5 tony,
tylko chcemy na przykład duży projekt, to wtedy jak najbardziej, to wtedy możemy myśleć o tym, że wrzucimy wszystko. No wiadomo, jak nie ma budżetu, to nie ma górnej granicy. Tak jest, albo wyobraźnia jest tą, tak, powiedzmy, granicą naszą, ale wracając jeszcze do Twojego pytania, na pewno odradzałbym szukania na przykład wykonawców food trucków, sugerując się tylko i wyłącznie ceną, bo nie ma takiej opcji i musi to być związane z jakością użytych materiałów. Nie chodzi mi o to, żeby użyć materiał lepszy od gorszego, tylko chodzi o to, żeby użyć materiał, który jest bezpieczny. Odpowiedni do danego. A wydaje mi się, że w kuchni, w gastronomii to są naprawdę podstawowe rzeczy i nie możemy o nich zapominać, a klienci tym bardziej. Tak, to powiem, że też zwróciłem uwagę na to właśnie przy takich domorosłych projektach. Często się zapomina o tym, że sprzęt gastronomiczny oddaje dużo ciepła. Więc okap, domówka nie wystarczy, że pleksa gdzieś tam za grillem niestety, ale tak, się stopi. Się nie nadaje i dodatkowo wchodzimy w instalacje, które też mogą być, no niestety, ale niebezpieczne. Prąd, gaz, to są rzeczy, z którymi naprawdę nie ma żadnych. Na tak ograniczonej przestrzeni faktycznie może to stanowić niebezpieczeństwo, także warto zwrócić się do fachowca. Czyli to jest ta podstawa, o której mówiliśmy, tak? To jest to, gdzie się wszystko zaczyna. Tak jest, to jest samochód w tej najniższej wersji nadwoziowej, o której wspominaliśmy sobie wcześniej. Jest przygotowywany tutaj do postawienia już zabudowy. Przygotowanie polega na oczywiście pociągnięciu całej instalacji elektrycznej, dodatkowych wsporników, zamontowaniu tych wsporników i przygotowaniu pod montaż zabudowy, którą za chwileczkę zaczynamy. Spójrzmy na zabudowę w takim razie. Zapraszam. Czyli to jest kolejny etap, tak? Tak, tutaj mamy właśnie jakby ściany, i sufit, dach, podłoga. I właśnie widzieliśmy, jak dach jest zawieszany. Tak, i w tej formie, jak już zostaną wszystkie ściany ze sobą połączone, trafia to na tą bazę, którą przed chwileczką oglądaliśmy i jest po zamontowaniu do auta etap, gdzie wchodzimy do środka i zaczynamy pracę nad umeblowaniem wnętrza. Rozumiem. Czyli to praktycznie wchodzi na całą instalację, na bazę. Tak, no nie ma, brakuje tylko i wyłącznie drzwi, otworu, tak jak tutaj będzie klapa boczna, tam będzie kufer na dodatkowe rzeczy typu gaz, prąd i tak dalej. To jest jeszcze nie zabudowane, ale to będziemy jakby kończyć w końcowej etapie produkcji. Kolejnym etapem jest izolacja, tak? Poszycie jakieś wewnątrz? To tak naprawdę jest uzależnione od tego, co mamy w środku. No jeżeli tak, zaczynamy, jeżeli budujemy na przykład food truck na bazie sprzedaży, czyli sklepu, tam izolacji dodatkowej nie potrzebujemy. Jeżeli wchodzimy ze sprzętem gastronomicznym, czyli temperaturą i tak dalej, tutaj jak najbardziej dalej musimy dodatkową izolację zamontować. Rozumiem. No dobra, czyli praktycznie mamy już gotowy szkielet, budę. Tak. Jaki jest kolejny etap? Po zamocowaniu całej zabudowy na auto, tak naprawdę będziemy mieli gotową bazę, gdzie możemy wejść i zacząć urządzać i montować cały sprzęt wewnątrz zabudowy. I tak to wygląda? Później. Na końcu. Tak. To już jest, że tak powiem, tu jest etap końcowy, gdzie mamy wszystkie elementy wnętrza zamontowane. Zostało tylko i wyłącznie wykończenie. Wykończenie polegające na przede wszystkim sprawdzeniu, czy cały sprzęt jest zamocowany zgodnie z życzeniami klienta, czyli zgodnie z rysunkami technicznymi i tak dalej. Później następuje sprawdzenie wszystkich instalacji, czyli instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wodnej. I po sprawdzeniu wszystkich instalacji przechodzimy do sprawdzenia szczelności całej zabudowy. To już robimy na zewnątrz. No i mycie, pucowanie, przygotowywanie dla klientów. Wspomniałeś instalacji. To jest coś, o co chciałem zapytać. Tak. Mianowicie, gdzie food trucki mają prąd na początku? W środku. To spójrzmy. Dobrze. Okej, okay, czyli już widzę, że jest łącze zasilania na zewnątrz, na tak, siłę. Każdy pojazd jest standardowo wyposażony w gniazdo, które pozwala nam jakby podłączyć się do źródła prądu z zewnątrz.
to o tym jakby nie dyskutujemy, tylko zawsze to jest na wyposażeniu każdego pojazdu. Ewentualne umiejscowienie tego jest dowolne, w zależności od sprzętu, rozumiem, od tego, jak klient będzie pracował i tak dalej. Jak organizator koncertu dysponuje takim łączem, możemy się zawsze przyłączyć. Co jeśli nie ma takiego? Jeśli nie, to jest kilka wersji i wtedy potrzebny jest taki dodatkowy kufer. O. Już pokazuję. I to jest kufer, który jest przewidziany na dodatkowy agregat prądotwórczy. Aha. Jest przewidziany do tego również wysuw. Tu montujemy agregat. W zależności od tego, tu akurat w tym modelu będzie taki agregat, który będzie pracował również sobie na zewnątrz. Aha, istnieje możliwość, że agregat będzie zintegrowany z zabudową i nie będziemy musieli w ogóle nim wyjeżdżać na zewnątrz. I gdyby nie było agregatu prądotwórczego, to tutaj mieszkałyby akumulatory. Dokładnie. Tak, to jest taki specjalnie wydzielony kufer, do którego nie ma dostępu od środka. Bo nie może być do tego dostępu ani tam, gdzie jest agregat, akumulatory, ani tam, gdzie jest również gaz. Aha, czyli zaraz obok mamy... Tu jest kolejny jakby kufer na instalację gazową. Tu akurat jest potrzebna instalacja gazowa, ponieważ sprzęt gastronomiczny w środku jest gazowy. I do tego kufra również nie ma dostępu od środka. I to też jest podyktowane przepisami. Przepisami jak najbardziej sanitarno-higienicznymi. Dobra, to mnie prowadzi do kolejnego pytania, bo odkryłem bardzo ciekawą rzecz, która mi się bardzo spodobała, ale to już w środku. Zapraszam. I tu mamy wgląd już w prawie że gotowego food trucka. Tak jest. Natomiast już w pierwszej kolejności jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Tutaj w moim regionie mam takiego bardzo nadgorliwego pana inspektora od sanepidu, który w dość niejasny sposób każe mi montować 3 komory w moim food trucku. Tutaj widzę, że są 2. Czy macie na to jakiś sprytny sposób? Tak, to znaczy już wytłumaczę. Tak faktycznie, że przepisy nie są do końca jasne. Nadgorliwość czasami zmusza nas do szukania jakby innych, nowych, ciekawych rozwiązań. Choć wiadomo, że cały czas jesteśmy na małej powierzchni i tak naprawdę szukamy takich rozwiązań, które no jakby oszczędzają cały czas miejsce. No tak, tym bardziej, że zlew generalnie nie generuje żadnych zysków. Dokładnie, dokładnie. Tutaj mamy, tak jak powiedziałeś, dwukomorowy zlew, a do mycia rąk służy umywalka, która jest umieszczona w środku. To jest super. Powiem szczerze, właśnie do tego dążyłem. Odkryłem to zupełnie przez przypadek i uważam, że jest to fantastyczne rozwiązanie. I to jest już w tym momencie załatwia wszystkie zasady sanepidu. Tak jest. Genialne. Oczywiście zatrzaski, to jest kolejna rzecz, którą chciałem poruszyć, ponieważ w programie otrzymywałem sporo pytań na temat materiałów zabezpieczania tego, żeby to w trakcie jazdy się nie otwierało, nie przemieszczało. Tutaj widzę, że wszystkie szafki są opatrzone takim solidnym zamkiem. Tak, wszystkie szafki są wyposażone w takie zamki, które uniemożliwiają nawet tylko i wyłącznie po zatrzaśnięciu otwarcie się drzwi w czasie jazdy. Mm. A dodatkowo jeszcze jest zabezpieczenie kluczykiem, jakbyśmy chcieli na przykład przechowywać tam rzeczy, do których nie pracownicy powinni... na przykład nie powinni mieć go. Rozumiem. I jeżeli chodzi o same sprzęty, powiedz mi, jaką macie technikę na zabezpieczenie sprzętów? Ponieważ one są dosyć ciężkie. Może wejdźmy. Śmiało. Wejdźmy. Zapraszam. One tak, sprzęty są ciężkie. Samochód jeździ. Ale wiadomo, że tak naprawdę one nie mogą być pozostawione samemu sobie, muszą być przymocowane do blatów albo do stelaży, na których stoją. Mhm. My robimy to w sposób następujący. Na blatach są specjalne tuleje, do których tuleje oczywiście są robione w miejscach indywidualnych pod dany sprzęt. Przepraszam. I w te tuleje wchodzą uchwyty seryjne danego sprzętu. Czyli generalnie, jeżeli chcielibyśmy wymienić sprzęt, to tylko i wyłącznie na taki sam, bądź trzeba by było nowe mocowania robić. Nowe mocowania, ale przeważnie jest tak, że sprzęt wymieniamy rzadko. To prawda. I jak już byśmy chcieli wymienić, to nie jest to w żaden sposób problematyczne. Nie są to na tyle indywidualne miejsca montażu, żeby nie można było tego zamontować w innym miejscu. Czyli zawsze jest możliwość, że tak powiem, do spawania kolejnej tulei, tak, bądź w każdym też momencie. Inny sposób zabezpieczenia. Czasami klienci, tak jak wspomniałeś, właśnie jakby zmieniają sprzęt, może nie pod względem tego, że jakiś sprzęt trzeba wymienić, bo przestał funkcjonować, tylko na przykład zmienia się również to, co chcą podawać. Zmienia się profil knajpy,
Tak, zmienia się menu troszkę, wymaga troszkę innych urządzeń. No dobra, to praktycznie wiem już wszystko. Wyjdźmy jeszcze na zewnątrz. Okej, czyli przedyskutowaliśmy już mniej więcej wszystkie etapy. Powiedz mi w takim razie, ile zajmuje czasu oczywiście przejście od tego etapu do tego. Super, już Ci to tłumaczę. Generalnie polega to na, wbrew pozorom, bardzo krótkim okresie czasu. Sam proces produkcji jest około 3-4 tygodni. To nie jest krótko. Dokładnie, to nie jest długi okres. On może ulec zwiększeniu w momencie, kiedy na przykład zaczynamy zamawiać nietypowy sprzęt, zaczynamy zamawiać nietypowy pojazd, na który niestety musimy troszeczkę poczekać, a na ten krótki okres produkcji wpływa to, że tak naprawdę jesteśmy samowystarczalni, ponieważ wszystkie płyty, tak jak tutaj wcześniej Ci pokazywałem, służące do produkcji całej zabudowy, ściany i tak dalej, my to wszystko robimy sobie jakby tutaj sami na miejscu. I tak samo wszystkie elementy meblowe, blaty, półki, półeczki, drzwiczki, to wszystko są elementy, które również wykonujemy tutaj z laminatów poliestrowych. I tak naprawdę nie ma tutaj jakichś rzeczy, na które musielibyśmy zbyt długo czekać. Rozumiem. Czyli w zasadzie tylko wyobraźnia klienta. Czasami może nam czasami przeszkodzić, tak. Rozumiem. Michale, to wszystko jest tak naprawdę uzależnione od dobrego zaprojektowania i pomyślenia, co, gdzie i tak dalej. Ja Wam bardzo chętnie jeszcze jedną rzecz Ci pokazał, ale zapraszam Cię do działu konstrukcyjnego. Bardzo chętnie. Zapraszam Ciebie. I tutaj odbywa się cała magia, tak? Tak, tutaj mamy jakby centrum dowodzenia i centrum projektowania przede wszystkim, bo od tego trzeba wszystko zacząć. Tak jak widzisz tutaj, kolego właśnie jakby jedną ze stron danego food trucka już praktycznie narysował. Nie miałeś może okazji, nie byłem w stanie Ci pokazać takiego pojazdu na produkcji, bo akurat w tej chwili go nie było, ale nietypowym pojazdem, który staramy się teraz produkować, są to tak zwane pojazdy panoramiczne, które jakby mają dodatkową przestrzeń do prezentacji produktów, a pozwalają jakby cały czas być pojazdem do 3,5 tony. Aha, w ten sposób. Tak jest. To tak troszkę wygląda jak autobusik. Tak, autobusik kwadratowy, panoramiczny, jak chcesz, tak go możesz nazywać. Na pewno wiąże się to z dużą ingerencją w sam pojazd, ale zyskujemy dodatkową powierzchnię do pracy, do prezentacji swoich produktów i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem. A powiedz mi, ile trwa stworzenie takiego projektu? Jeżeli wyobraźnia klienta jest mało wybujała, bo wiadomo, że na początku, standardowy pomysł. Na początku papier przyjmie wiele rzeczy, ale jeżeli jest to standardowy taki, bym powiedział, projekt, no to w granicach tygodnia jesteśmy w stanie zamknąć tą fazę projektową. Rozumiem. A powiedz mi, jeżeli bym planował u Was właśnie stworzenie całego brandingu, czyli oprawy graficzne, kolory, te logo i tak dalej, ile to mniej więcej zajmuje? Z doświadczenia, tutaj też będę jakby nawiązywał do tej wyobraźni klienta, z doświadczenia w ciągu tygodnia, dwóch można się zamknąć, ale znam takie przypadki, gdzie naprawdę to przeciągało się nawet do paru miesięcy. No domyślam się, kwestia loga jednak jest bardzo ważna. Tak. I pewnie jest dużo poprawek. Okej, Kasper, wydaje mi się, że wiem już teraz wszystko. Bardzo dziękuję Ci za brzemienną informację i wycieczkę. I do zobaczenia. Przyjemność po mojej stronie. Jak widać, przy odrobinie profesjonalnej pomocy można zrobić prawie wszystko. Więc jeśli chcecie, żeby Wasz food truck wyglądał jak ziemniak, frytka, hot dog czy pies, dzięki firmom takim jak BCC jest to możliwe. Więc w komentarzach napiszcie, jak Wy zrobiliście swojego food trucka. Czy zleciliście to w firmie, czy zrobiliście to sami. Oczywiście będziemy wdzięczni za wszystkie lajki i subskrypcje. Więc do zobaczenia następnym razem. Na razie.